Mówi się o tym, że najtańsza energia to jest ta energia, której nie potrzebujemy. Natomiast spotkałem się też z fajnym określeniem następującym, że tak naprawdę każdy kraj, każdy region posiada zasoby energii, które można określić jako efektywność energetyczna. Fajnie powiedziane, mi się to bardzo podoba. Efektywność energetyczna, poza jej definicją stosunku nakładu potrzebnej energii do przygotowania domu, tego inwestycyjnego przygotowania, w takich najprostszych słowach można określić jako dom, który jest dobrze przygotowany pod względem termoizolacji, dom, który jest dobrze przygotowany pod względem wyposażenia w źródła ciepła, dom, który jest dobrze przygotowany wreszcie w wszystkie urządzenia, które optymalizują zużycie tego ciepła. To, co się ostatnio określa jako IoT, Internet of Things. Wiem, że w Polsce, wiemy wszyscy, że w Polsce jest szereg różnych programów wspierających efektywność energetyczną. Nazwy tych programów znamy z mediów, z przekazów różnych i wielu z nas jest uczestnikami tych programów także. Natomiast pytanie, czy to wystarczy, te wszystkie programy i w jaki sposób uczynić z tego taki no, cały system? Rzeczywiście osoby, które są dotknięte zjawiskiem ubóstwa energetycznego, mogą korzystać z wielu form wsparcia. Przede wszystkim z bezpośrednich dopłat do kosztów paliwa i energii, które wypłacają samorządy. Natomiast o ile jest to potrzebne działanie, to ono nie adresuje źródła problemu, który jest związany właśnie z niską efektywnością energetyczną budynków. Tu potrzebne są rozwiązania systemowe, właśnie związane z tymi budynkami, czyli musimy pomóc tym mieszkańcom wymienić źródła ciepła na ekologiczne, na odnawialne źródła ciepła, które będą funkcjonować najlepiej w takich wysoko efektywnych energetycznie budynkach. Czyli potrzebujemy programów wsparcia, które rzeczywiście zaadresują ten problem, będą na tyle kompleksowe, że pomogą właśnie zaadresować zarówno mechanikę budynków, jak i kwestie izolacji tych budynków i oczywiście wymianę źródła ciepła. Czyli ta grupa mieszkańców dotkniętych ubóstwem energetycznym powinna zostać potraktowana w ramach tych ogólnopolskich dostępnych programów w sposób szczególny. I ten poziom wsparcia musi być wyższy, dlatego że w przeciwnym razie no te przepisy będą martwe. Te osoby nie będą w stanie z nich skorzystać. Także potrzebujemy takiej solidarności społecznej i też zgody, przyzwolenia na to, aby takie programy wdrożyć. Tym bardziej, że tak naprawdę mówimy tutaj o też dwóch podejściach. Jedno z tych podejść to jest termomodernizacja czy modernizacja, ale też pojawia się coraz częściej określenie tak zwanej głębokiej modernizacji, która też jakby w sposób systemowy podchodzi do tego, żeby dany budynek wyposażyć w te wszystkie optymalizujące środki kompleksowo, żeby nie być zadowolonym z tego, że jeżeli zrobimy tylko izolację dachu, to temat jakoś tam mamy z głowy. Jest to szereg różnych inwestycji, które tym bardziej tych wszystkich środków pomocowych, o których mówisz, wymagają.